Jestem bardzo dumnym posiadaczem własnego masła. Też nim zostań. Siemano. Masło orzechowe to temat, który długo do mnie powraca, długo siedzi w mojej głowie, bo zawsze chciałem zrobić swoje własne masło orzechowe, ponieważ to, które kupuję w sklepie, jest dobre, ale jego cena po prostu mnie wkurza. Zrobię dzisiaj masło orzechowe po raz pierwszy, czego będziesz właśnie świadkiem. Kupiłem orzeszki, za chwilę się za nie zabieram, zobaczymy jaki jest smak, czy warto, czy nie warto, a może nie warto brudzić sobie rąk. Zapraszam do mojego blendera. Obieram orzechy, bo niestety nie znalazłem już ołuskanych, żeby były prażone i niesolone. Także mam trochę roboty. Tych wszystkich skorupek trzeba się pozbyć, myślę, że je sobie wydmucham. Orzechy będą wyglądać tak. Dwie najważniejsze rzeczy to, żeby orzechy były prażone i niesolone właśnie. A jeżeli macie nieprażone, ale znaleźliście przynajmniej niesolone, to możecie je podprażyć na patelni albo w piekarniku. Jeżeli ktoś się zastanawia nad plusami kupienia orzechów w skorupkach, to ich po prostu nie ma. To żart. Jeżeli ktoś się właśnie zastanawia nad plusami orzeszków... Jeżeli ktoś się zastanawia właśnie nad kupnem takich orzeszków, to odradzam, bo mnie tylko kuźwa palce bolą. Więcej roboty, zasyfiłem pół kuchni. Teraz pewnie zasyfię drugie pół, bo muszę je oczyścić i będziemy blendować. Mam nadzieję, że to będzie przyjemniejsza część naszego masła orzechowego. Masakra. Ostatni raz ubieram pierdolone orzeszki. Kurwa, nie były takie zabawy. Więc gotowe, obrane. Gitara. Dobrze, proszę włączyć kamerę, będziemy nagrywać. Kamera jest włączona. A więc tak, moje orzeszki są obrane i na wstępie mówię, że jeżeli tak miałoby wyglądać każde masło orzechowe, to go nie robię. Zajęło mi to godzinę pieprzenie się z tymi orzeszkami. Obraz wszystkich skorupek mamy 655 gramów, moi drodzy. Z kilograma orzeszków mamy 655 gramów, czyli tyle będę miał masła. Za orzeszki zapłaciłem... Ile? 7 euro? 7 euro za orzeszki, za 350 gramów masła płacę 5 euro. A czy się to opłaca? Za chwilę zobaczymy. A jeszcze... Naszym dzisiejszym konkurentem będzie nie lada masło, bo jest to Skippy Super Crunchy. I tam gdzieś jak poszukacie dobrze w necie, to pamiętam kiedyś typ testował masło orzechowe i właśnie to masło wygrało w walorach smakowych, a ja do niego się przyzwyczaiłem. Zobaczymy, jak dzisiaj wypadnie nasze masełko orzechowe domowe. Biorę się za mielenie, wszystko zobaczycie i wjeżdżamy. Ja i ona, oto moja maszyna. Muszę wam przyznać, że czuję lekkie, nawet takie podekscytowanie tym masłem. W końcu to mój pierwszy raz. Tak, na początek dam tyle. Hop, hop. Śmiało można spać resztę. Pamal, co? 10 sekund blendowania i patrzcie co się stało. Kurde, jestem pod wrażeniem. Dosłownie 10 sekund. Sypię może resztę. Jestem pod wrażeniem. Robi
Kurde, po 5 minutach blendowania jestem w ciężkim szoku. Nawet nie wiem, czy minęło 5 sekund. 5 minut? No 5 sekund minęło. Ale 5 minut, pierwsza próba. Na żywo, live, tam, to tam, fanfary. Pachnie fajnie. No. Kurde. Ale jak to masło? Ale mega fajne. Ej, serio. Jest co porównywać. No, orzeszki były niesolone. Ja tego nie soliłem, nie dodałem żadnego miodu, nie dodałem nic i naprawdę masło jest, no kurde, fajne. Zajebiste, bym powiedział. Dobra. Podniecenie było zbyt wczesne. Poblendujemy jeszcze trochę. Po prostu poblenduję jeszcze trochę, myślę, że wyjdzie trochę więcej tłuszczu. Widzieliście, wleciała spora łyżeczka miodu. Kolejny teścik. Masało robić coraz lepsze. Jest bardziej lekkie na pewno w porównaniu do tego Skippy, ale jest takie bardziej orzechowe, przynajmniej dla mnie. Mi smakuje mega. Jestem w stanie połowę teraz zjeść. To jest lepsze. Jeszcze trochę miodu. Dodałem miodu, blendowałem jeszcze jakieś 3 minuty, zrobiło się bardziej fajne, takie maślane. Trochę słodszy, ciekawszy smak, ale poczekam jeszcze chwilę, żeby ostygło. I myślę, że jeszcze chwilę doblenduję, żeby było takie masełko. Jedziemy, bo zaśniemy. Czyli stres jak ten kupić płatę. Myślę, że zostawię kilka gramów. Taki obraz. Jestem zbyt skąpy. Co za grama. A więc tak, krótkie podsumowanko. Czy warto było robić masło? Moim zdaniem, w moim wypadku nie. Ale jeżeli macie już orzechy obrane, prażone, ewentualnie jeżeli je tam sami sprażycie w domu, to jak najbardziej myślę tak, kurde, nie spodziewałem się, że będzie to tak szybka robota, że dosłownie 5 minut i masło mamy zrobione. Łyżka miodu i masło jest bardzo dobre w smaku. Jakie są plusy według mnie takiego masła? Tak sobie miałem podczas obierania orzechów, mogłem dojść do paru wniosków, miałem trochę czasu. To plusy tego masła na pewno są takie, że można sobie zrobić super kremowe, tak jak chcemy. Można sobie pokroić, czy tam doblendować trochę orzechów i zrobić takie z kawałkami orzechów. Można dodać, nie wiem, trochę innych orzechów, na przykład pistacji, zrobić sobie takie pół na pół. Można dodać kakao, spróbować zrobić z kakaem. No, możemy robić sobie smaki, jakie chcemy i możemy wymyślić swoje ulubione. A jeżeli ktoś chciałby kupić moje, to oczywiście zapraszam na moją stronę internetową, 5.50. Nie, no, żartuję, mojego jeszcze nie mam w sprzedaży, bo muszę dopracować recepturę. Ale no, jeżeli chodzi o masło, jak najbardziej polecam zrobić samemu, spróbujcie, jeżeli macie dobry blender, spróbujcie zrobić sami masło, zobaczcie, że szybka, czysta, fajna, elegancka robota. Jeżeli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, a za niego wlecę do Ciebie z wątróbką, a z czym będzie wątróbka, to już się dowiesz prawdopodobnie pod koniec tygodnia. Pozdro! Po gorących zdjęciach mojego masła orzechowego przyszedł czas na masło crunchy. Czyli tak, pół tygodnia będzie crunchy, drugie pół tygodnia będzie gładkie. W sensie maślane. Hop. Bardziej crunchy, mniej crunchy.